Witajcie hopheadki i hopheadzi, tutaj Michał Zalebrowaru. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć kilka zdań o różnicach między górną a dolną fermentacją. Generalnie fermentacja jest to proces, w którym drożdże produkują alkohol i dwutlenek węgla. W przypadku dolnej fermentacji przebiega ona w niższej temperaturze, czyli około 8 do 12 stopni Celsjusza. Drożdże pracują wolno i dość precyzyjnie produkują tylko dwutlenek węgla i alkohol. W przypadku górnej fermentacji szczepy drożdży pracują w wyższych temperaturach, około 18 do nawet powyżej 20 stopni. W wyższej temperaturze pracują szybciej, ale przez to też popełniają błędy, czyli produkują nie tylko alkohol i dwutlenek węgla, ale różne związki organiczne, estry, które wnoszą do piwa różne aromaty i smaki. W wyniku dolnej fermentacji powstają piwa, które mają bardzo czysty profil aromatyczny, czyli głównie pilsy i lagery, które mają zapach bardzo słodowy, w zależności jak są pochmielone, jest to tylko zapach słodu i chmielu. Nie ma tam za dużo właśnie tych wpływu drożdży na profil smakowy. A w przypadku piw górnej fermentacji tutaj są różnorodność tego, co potrafią drożdże wprowadzić do piwa, jest już ogromna. Od najbardziej klasycznego przykładu Hefeweizena, niemieckiego stylu piw pszenicznych, gdzie drożdże właśnie są odpowiedzialne za wprowadzenie aromatu bananów i goździków, po inne piwa jak Saison, w których wprowadzają pieprzne, przyprawowe aromaty. Więc ten świat piw górnej fermentacji jest bardzo bogaty i daje duże możliwości. Z kolei piwa dolnej fermentacji, przez to, że wpływ drożdży jest bardzo mały na walory i profil smakowy, umożliwiają właśnie koncernom produkcję piw na bardzo dużą skalę z wykorzystaniem technologii HGB, czyli High Gravity Brewing. Polega one na tym, że na warzelni powstaje brzeczka, która ma ekstrakt dużo większy niż finalne piwo, które jest później rozlewane do butelek. Pozwala to zaoszczędzić miejsca w zbiornikach, a piwo rozcieńczyć tuż przed rozlewem i bardzo ograniczyć koszty produkcji, dlatego jak kupujecie lagery koncernowe, to większość, za co płacicie, to tylko marketing i reklama, bo sama produkcja tego piwa jest bardzo tania. Z kolei w piwach głównej fermentacji nie ma możliwości rozcieńczenia tego piwa, ponieważ utracilibyśmy cały charakter i wkład, które drożdże wsadzają w te piwa. Więc to jest metoda dużo droższa, nie dająca się skalować i zastosowaniem różnych metod jak high gravity brewing. Dlatego większość piw koncernowych są to lagery i pilsy, ponieważ je się da tanio produkować, a właśnie ta nisza dla piw kraftowych i browarów rzemieślniczych to górna fermentacja. Między innymi my jako Alebrowa zdecydowaliśmy się jasno zdefiniować, że będziemy ważyć tylko piwa górnej fermentacji, bo je lubimy. I w Alebrowarze używamy kilku, jak nie kilkunastu różnych szczepów drożdży górnej fermentacji, ponieważ każde z naszych piw chcemy, żeby miało inny charakter i się różniło. Używamy drożdży California Ale do produkcji naszych West Coast IPA, a także drożdży New England z Nowej Anglii, Vermont, które służą do produkcji naszego ostatniej serii piw New England DDH Deepa, o którym film możecie zobaczyć. Jak także zupełnie bardzo charakterystycznych drożdży do Seasona, na których uważane jest nasze piwo Saint No More 2019, uważane wspólnie z browarem Olenaut z Estonii, więc używanie wielu szczepów drożdży w browarze wymaga dużego doświadczenia i operowania nimi tak, żeby one się też między sobą nie krzyżowały, zachowanie odpowiedniej higieny, a także odpowiedniego przechowywania i tak, żeby te drożdże dobrze się w browarze czuły i dobrze fermentowały. Pracujemy też nad serią filmów, w których opowiadamy o stylach piw, z których powstają nasze piwa i tam też również dużo uwagi przykładamy, żeby opowiedzieć o tym, na jakich drożdżach są fermentowane, więc bądźcie czujni, oglądajcie. A żeby nie było tak, że pilsy i lagery to samo zło, chciałem powiedzieć, że jest bardzo teraz wiele browarów, które uczciwie ważą piwa dolnej fermentacji z pełnym poszanowaniem rzemiosła, tradycji i kultury piwa, więc próbujcie jednych i drugich, tylko z dobrych browarów. Bądźcie spragnieni.